Udało się wejść bez problemu. Powiem wam tylko jedno, że w takim wielkim obiekcie jeszcze nie byłem. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj żadnego alarmu. Obiekt jest gigantyczny. Mogę wam już zdradzić, gdzie dokładnie się znajduję. Jestem w Pałacu Kultury, zamkniętym już od bardzo dawna. Jednak od niedawna można go eksplorować. Zobaczcie, jak tu ładnie. Tutaj jest główny hol, już niestety pomalowany przez graficiarzy, zwykłych wandali. Znajdujemy się w opuszczonym Pałacu Kultury. Tutaj jest recepcja. Tutaj pokażę wam wejście główne. Oczywiście jest zamknięte. Znajduje się przy drodze głównej. Dlatego też trzeba tutaj bardzo uważać. Dobra, idziemy dalej. Przejdziemy ile się da. Dużo pustych pomieszczeń. Sprzęt o dużej wartości poginął stąd już. Coś w rodzaju kuchni. Kurde, nie wiem, gdzie mam wchodzić w ogóle i czego się tutaj spodziewać. Z wyposażenia nie zostało zbyt wiele. Ale muszę przyznać, że sam budynek wygląda rewelacyjnie. I na pewno warto było tutaj przyjechać i zobaczyć, jak wygląda w środku. Wejście na górę, zaraz tam pójdziemy. Tylko najpierw chciałem dostać się do recepcji, o ile będzie szło wejść. Ale coś mi się wydaje, że nie. A drzwi były z boku, zobaczcie. Dobra, idziemy do góry. Chciałbym wejść na sam dach,
O ile wystarczy mi czasu i nie będzie interwencji policji oczywiście. Najważniejsze, żebym się tutaj nie zgubił. Wystarczy czasu, chodzimy sobie tutaj jeszcze. Ktoś chyba pościągał klosze. O kurde, zobaczcie. Ale piękne miejsce. Miejsce spotkań ludzi na... Miejsce spotkań ludzi na najwyższym poziomie. Zobaczcie, jaki ogromny stół. Zamurowane z jednej strony, z drugiej również. Jestem przekonany, że zasiadali tutaj bardzo ważni ludzie. O kurde, ale gabinet. Warto było tutaj przyjechać. A tutaj co? Jakieś biblioteczki. Dobra. Będziemy wchodzić jeszcze wyżej. Ostatni raz zerknę na to miejsce. Dobra, nie traćmy czasu, idziemy dalej. Obiekt jest bardzo duży, a ja bym chciał wam pokazać, jak najwięcej się da. Dlatego od razu lecimy na górę. Przed chwilką miałem wrażenie, że ktoś tutaj po prostu sobie chodzi. Może to nie jest tylko wrażenie, ale faktycznie ktoś tutaj może przebywać. Wąż strażacki rozwinięty. Bardzo dużo różnych pomieszczeń. Jednak nie mają one żadnego wyposażenia. Jestem ciekawy dlaczego. Czy przez dłuższy czas po prostu ktoś tutaj rabował to miejsce? Czy po prostu konkretne firmy przyjechały i pozabierały wszystko, cały sprzęt?
na samym dachu. Czyżby problemem był stan techniczny budynku? Zobaczcie, tutaj dostała się już woda. Teraz to tylko kwestia czasu i budynek będzie się rozpadał. Chociaż wolałbym, żeby ktoś go zagospodarował odpowiednio. Ale czy tak się stanie? Kto wie. To na pewno jest jakaś duża inwestycja. Gdyby tak nie było, budynek już dawno byłby zagospodarowany odpowiednio. A tutaj co? Jakiś mały balkonik. Ty, może zobaczymy, co tam się dzieje. Słuchajcie, wyjdziemy tu na chwilę. Zobaczymy, co tutaj jest. Dobra. Nie będziemy się pokazywać do momentu, aż nie wejdę na sam dach. Wejście jest do góry. Dobra. Idziemy. Jesteśmy na dachu. Cel prawie osiągnięty. A co tutaj? Obym później się stąd wydostał. Szkielet dachu. Strasznie zmazły mi ręce. Dobra. Idziemy do góry. Teraz gdzie to było? Chyba gdzieś. Patrzcie, już się zgubiłem. Dobra, mamy schody. Pociągnięta cała sieć wentylacyjna. Nie mogę się doczekać widoku. Nie. Co to? Ciężko mi powiedzieć, co tu się znajduje. Tu mamy środek, sam środek pałacu, a tutaj druga strona chyba. Nie bójcie się, ja sam w strachu. Interesuje mnie jednak bardziej widok na miasto. Dlatego wracamy się z powrotem i szukamy jeszcze innego wejścia.
jesteśmy tutaj. Chcemy się dostać. Na razie spróbujmy przejść tutaj jakoś. Widzę, że jest tutaj przejście, są drzwi. Miedzianymi. W Niemczech, podobnie jak i w Polsce, takie miejsca bardzo szybko znikają. Są dewastowane, rozkradane, aż w końcu zostają tylko zgliszcza. Dobra, jesteśmy tutaj. Teraz dobrze by było wejść gdzieś wyżej. Dostali się już do wszystkich kabli, wszędzie. Ważne, żeby niczego nie dotykać, bo nie wiadomo, co tutaj jest pod prądem. Ale duży obiekt. Dawno w takim nie byłem. Wejścia na dach, a bardzo mi na tym zależy. Może tutaj jest wejście. Znowu gołębie, a ja dalej jestem w środku. Uwaga, gołąbki. Musiałbym chyba stąd wejść, żeby zobaczyć panoramę miasta, ale nie będę ryzykował, bo jest ślisko bardzo. O kurde. Tutaj coś jest. Czekajcie. Uwaga, kurwa. Na łeb by mi skoczył. Tylko żeby mnie żaden nie obsrał. Jest i okno. Nie wiem, czy otwierać, czy nie. Pokażę wam jedynie, jak to wygląda z tego okna. Widać całe miasto. A gdzie jesteśmy dokładnie? Na razie nie zdradzę szczegółu. Boże. Ale gołąbków tu jest. Dobra. Idziemy powoli na dół. I poszukamy więcej takich pięknych miejsc, które zobaczyliśmy chyba na drugim piętrze. Tak, na drugim piętrze. Można się tutaj zgubić, naprawdę. A co to? Znów jakaś rozdzielnia. Dobra. Gołąbki się boją bardziej niż ja. Tu też
Aż można iść w dwie strony. Ale już opuścimy strych i pójdziemy pochodzić troszkę w normalnych warunkach. Schodzimy na dół, tylko trzeba znaleźć jakieś zejście. Nie wiem, czy to tu było. Na pewno nie tutaj. Zobaczcie, ile czasu tutaj poświęcili, żeby wykuć tutaj jakieś kable czy coś takiego. Powyrywali podłogę całą. Czyli tak, tutaj coś ciągli, a skoro tutaj jest dróżka wydeptana, to znaczy, że musi być zejście na dół. Tak jest. Zobaczcie. Ale widok. Ciekawe, ile tu jest pięter w sumie. Cały obiekt jest gigantyczny. Nie wiem, ile bym potrzebował czasu, żeby wszystko obejść. Ale z tego, co widzę, to jedyne miejsce, na którym można zawiesić oko, już odwiedziliśmy. Będziemy schodzić środkiem. Może zobaczymy jeszcze coś ciekawego. Bo póki co nic nie widać konkretnego. Skoro są schody do góry, muszą być i na dół. Tak jest. Co jest? O kurde. Zobaczcie, co tu się działo. Ale rozpieździe. Ale szaberka. Bardzo wysoko rozwinięta. Opierdzili wszystko, zobaczcie. Nie wiem, jak to wyglądało wcześniej. Spróbuję coś znaleźć w sieci. Normalnie mi cieknie z nosa. Winda jest, może spróbujemy windą. Niestety, trzeba walić z buta. Więc działamy. Nie ma co czekać. Widzimy już to jedno z piękniejszych pomieszczeń. Nie wiem, czy coś poza tym pomieszczeniem jest tutaj jeszcze szczególnego, na co warto zwrócić uwagę.
Nic, przejdę te piętro. Może te piętro się czymś wyróżnia. Zobaczcie, nic nie zostało. Albo rozkradzione, albo zdemolowane. Z tego miejsca przeniesiemy się jeszcze do piwnicy. Tam mnie jeszcze nie było. Najpierw znajdziemy schody. Czyli ja wchodziłem tamtędy. Tutaj kolejne okno otwarte. Zejdziemy na sam dół. Chciałem zerknąć jeszcze do piwnicy. Dobra, może tędy. Tędy nie przejdziemy. Tędy wchodziłem. Ja chciałem jeszcze tylko do recepcji zajrzeć. Jesteśmy w recepcji. Nie pozostawiono tutaj nic szczególnego. Czapka na zimę przydałaby mi się teraz, ale nie jest moja, więc nie będę jej zabierał. Tutaj jest bardzo ładnie. Jeszcze pokażę wam z zewnątrz cały pałac i powoli będziemy kończyć eksplorację. Oczywiście miałem jeszcze zejść na dół, ale ni hu hu nie mogę znaleźć. Jest, dobra. Albo i nie, tak. Schodzimy do piwnicy. Szczerze mówiąc, tutaj jest cieplej niż u góry. Jak to możliwe? Piwnice mają to do siebie, że dostarczają szczególnych wrażeń. W sensie takim, że jest troszkę adrenalinki. Kable. Wszędzie, gdzie nie popatrzę, leżą kable. Tutaj co? Wózki.
został jakiś sprzęt. Jeszcze się nie zdążyli zająć tym. Powiem wam, że momentami miejsce wygląda przerażająco. Tutaj już jest wejście na górę, czyli najprawdopodobniej nie ma nic już poniżej. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Jajeczko. A jednak. O kurde. Mam nadzieję, że nikogo tu nie spotkam, bo ktoś, kto tutaj jest, to raczej przyszedł pozbierać trochę złomu. Zobaczcie, nie trochę, a bardzo dużo. Tu pewnie były jakieś maszyny drogie, nie zostało nic. To przykre, ale prawdziwe. W każdym kraju, który odwiedziłem, kradną i będą kraść. Tylko w niektórych krajach w mniejszym stopniu. Dobra. Wyjdziemy teraz na zewnątrz. Tu gdzieś było okno. Tylko gdzie ono jest? Kurde, gdzieś tutaj. Tutaj wchodziłem, czyli... troszkę się zgubiłem. Nie, no tu wchodziłem. Muszę się cofnąć. Pokażę wam, jak obiekt wygląda z zewnątrz i wtedy zrozumiecie, dlaczego się zgubiłem. Dobra. Zobaczcie. Oto nasz pałac kultury. Opuszczony. Coraz bardziej popada w ruinę. Zaraz dojdziemy do wejścia głównego. Zobaczcie. Za tymi drzwiami kilka minut temu byłem. Zobaczyliśmy już, jak wygląda w środku. Teraz jeszcze chciałem wam pokazać, jak wygląda z zewnątrz. Kiedyś takie bramy chroniły to miejsce. Jednak co to za ochrona? Wycieczka dość ciekawa, bo jeszcze nie byłem w takim, a przynajmniej nie od dawna mnie nie było, o tak powiem.
nic. Tutaj nie znajdziemy już nic ciekawego. Będę powoli oddalał się z tego miejsca. Przejdziemy na drugą stronę jeszcze, żeby pokazać wam, jak dokładnie wygląda budynek. A z daleka będzie to widać najlepiej. Głównej ulicy ze Świdem. Zobaczcie.